Jesteśmy na żywo. Udało się, bo łączyło się i się w końcu połączyło. Dzień dobry. Ja dzisiaj chciałam zaprosić na wywiad. Na wywiad z czterema wspaniałymi kobietami, z uczestniczkami Klubu Stylowych Kobiet, które w większości zanim były w klubie, to znałyśmy się wcześniej. Czasem z jakichś szkoleń, czasem z usług indywidualnych. No ale głównie właściwie znamy się z internetu. To znaczy, że nie miałyśmy możliwości pracy takiej jeden na jeden. No a klub dał nam możliwość poznać się bliżej. Bliżej właściwie pod wieloma względami. Nie tylko tymi ubraniowymi, ale też takimi... myślę, osobowościowymi. I to jest wspaniałe, ponieważ gdy ja jako stylistka poznaję osobowość mojej klientki i styl bycia, to jestem w stanie dużo lepiej pracować. Dlatego właśnie praca w Klubie Stylowych Kobiet pod wieloma względami przewyższa korzyściami nad taką usługą indywidualną, gdzie czasami widzimy się tylko na kilkugodzinnych zakupach, a w klubie możemy przechodzić przez proces. I w tym klubie proces obecnie przechodzi wiele kobiet i dzisiaj właśnie zaprosiłam cztery z nich i już Wam je pokażę. Także wrzucam Anię, wrzucam Martę, wrzucam Anię drugą, Anię W i wrzucam Igę. Jesteśmy... chciałam powiedzieć w różnych miastach Polski, ale to nieprawda, bo jesteśmy wręcz międzynarodowo dzisiaj tutaj właśnie, ponieważ Iga nie mieszka obecnie w Polsce, no ale cała reszta dziewczyn też i też w różnych częściach kraju. Także cudownie, że jesteśmy po prostu od środka po wschód, na południe, wszędzie, wszędzie. I dzisiaj chciałam zadać dwa pytania moim gościniom. Pierwsze to pytanie, po co w ogóle przyszły do klubu i na jakim etapie? To znaczy, co takiego się działo? No a drugie pytanie to po prostu, co klub daje i jak ta praca przebiega, ponieważ wiem, że no, u wielu osób na różnych poziomach. Więc ja zacznę, ponieważ Igę widzę pierwszą tutaj, więc Iga, zacznę od Ciebie. Zacznę od Ciebie, powiedz, na jakim etapie i z jakiego powodu dołączyłaś do Klubu Stylowych Kobiet? Wow, na jakim etapie? Generalnie ja czytałam, Olu, Twoje książki kilka lat wstecz, czyli to gdzieś tam ten proces się zaczął dużo wcześniej. Oprócz tego czytałam mnóstwo artykułów gdzieś tam na YouTubie, prawda? Wszelakie materiały, które były dostępne w temacie analizy kolorystycznej, poszukiwania własnego stylu i tak dalej, i tak dalej. Ale w zasadzie moje dołączenie do klubu zbiegło się z takim zamknięciem pewnego rozdziału w moim życiu, ponieważ zamknęłam własną firmę i zaczęłam szukać nowej pracy. To znaczy wtedy jeszcze nie zaczęłam, wtedy akurat zamykałam własną firmę i chciałam sobie dać troszeczkę taki oddech na kilka miesięcy, ale gdzieś tam to był taki zamknięty rozdział dla mnie w moim życiu, także gdzieś tam ten nowy, potrzebowałam czegoś nowego, potrzebowałam takiego nowego powietrza, nowego, nie wiem, zmiany jakiejś, prawda? I wtedy gdzieś tam mignęła mi promocja w członkostwa Klubu Stylowych Kobiet i stwierdziłam, a może zapiszę się na parę miesięcy, przeczytam sobie materiały, obejrzę webinary i później sobie tam się wypiszę, prawda? No i tak już minęło ponad pół roku i dalej jestem, nie mam na razie intencji wypisania się. A drugie pytanie twoje, co mi dał, czy na jakim etapie jestem? To jest bardzo trudne pytanie wbrew pozorom, bo ja mam wrażenie, że ja weszłam na zasadzie takiej, przecież ja już tyle wiem i w ogóle to jest taka formalność tylko, prawda, przejrzę sobie szafę, to mi zajmie tam półtorej miesiąca i będzie wszystko odhaczone, a okazało się, że nie, że to jest bardzo długi i bardzo ciekawy i bardzo rozwijający proces i gdzieś tam można powiedzieć, że jakby to nie cel tej podróży był tym, co mnie najbardziej w niej cieszy, tylko ten proces jakby, prawda? Więc coraz praktycznie codziennie odkrywam jakieś tam nowe rzeczy, nowe ciekawe inspiracje. Bardzo mi się podoba, urzekło mnie wręcz to w ta społeczność, która jest na Discordzie, prawda? Która jest tak no przecudna, po prostu serce na dłoni, tam nie ma krytyki, jest krytyka, jest dużo krytyki bardzo konstruktywnej, bardzo szczerej, ale nie ma takiej krytyki, o okropnie w tym wyglądasz, nie no co ty, gdzie w ogóle grubo, nie, absolutnie nie ma czegoś takiego i to jest tak po prostu tak super, mieć taką grupę, no powiedzmy sobie znajomych, prawda, z internetu,
które mogą ci wprost powiedzieć, co jest fajne, co jest niefajne, co wylatuje w ogóle kompletnie, to jest beznadziejne. Bo czasami nawet nasze koleżanki, prawda, tak no, troszeczkę może się wstydzą, troszeczkę nie powiem jej tego, bo się jeszcze obrazi. A tutaj nie ma czegoś takiego. Tutaj wszystkie się uczymy od siebie i to jest fantastyczne. I ja widzę, jak niektóre dziewczyny właśnie rosną, prawda, w tej swojej stylowej drodze. I, no i mam nadzieję, że ja tam coś tam tego się też nauczyłam. I to jest super. I to gdzieś tam w tej drodze jesteśmy wszystkie, i to jest świetne. Super, super, dziękuję. Świetnie, że powiedziałaś o tej społeczności, bo ja sobie myślę, że w ogóle wspomniałaś takie słowo jak społeczność na Discordzie. Ja wiem, że nie wszystkie osoby, które nas oglądają, mogą w ogóle wiedzieć, co to jest Discord. To jest takie narzędzie, w którym po prostu na którym mamy swoje forum, czyli tam, gdzie możemy ze sobą rozmawiać. Ja w ogóle widzę, jak bardzo ta społeczność otwiera nas nawzajem na siebie. To znaczy, myślę w kontekście, ja jako stylistka, jak ja się otwieram na was, na wasze potrzeby i na wasze podejście do mody, bo jest czasami zupełnie różne i to jest super, jak różne style reprezentują uczestniczki. No i właśnie to, że można jakby poszerzać te takie swoje pudełko postrzegania estetyki ubioru. I co ciekawe, ja zauważyłam, to jest bardzo ciekawe, ja zauważyłam pracując z kobietami, że doradzając innym osobom, ja sama się bardzo wiele uczę, ponieważ moje klientki mają bardzo często totalnie inne gusta niż ja. I to jest super, bo to pokazuje, że działając z innymi osobami, to znaczy na przykład, tak jak tutaj jesteśmy, Iga wrzuca tam, nie wiem, swoje powiedzmy spodnie i sukienki na wyjścia i na przykład Marta może sobie pooglądać, o Iga tak wygląda w takiej sukience, jesteśmy w tym podobne albo różne, to ja mogę się zainspirować albo wiem, że to na kimś jest piękne, ale dla mnie nie będzie, z jakichś tam względów, nie? Kolorystycznych, fasonowych, ktoś jest wyższy, ktoś jest niższy i to jest w ogóle super, że my możemy patrząc na inne kobiety uczyć się. I to jest dla mnie taka wartość w klubie, której ja się nie spodziewałam, organizując taką społeczność. To znaczy, ja myślałam, że to ja się najbardziej będę tam wymądrzać, ja i Paulina oczywiście. Natomiast okazało się, że wzajemna pomoc grupy jest taka, że ja czasami to mogłabym tylko po prostu polajkować tam wszystko i się w ogóle nie odezwać. I to też jest bardzo fajne, jak właśnie dojrzewamy wszystkie razem w tym całym procesie. Ale tak, super, super powiedziałaś właśnie, że ta społeczność trzyma to bardzo mocno w kupie. No i mobilizuje do działania. Bo przecież nie od początku wrzucałaś Iga swoje zdjęcia, jeżeli chodzi na przykład właśnie o przejrzenie szafy, nie? Że zajęło to trochę czasu, zanim to się wszystko jakby tak pokazało. I to jest w ogóle ekstra. To mi się bardzo, bardzo podoba. Ale dziękuję Ci, że się podzieliłaś historią. Następną widzę Martę, także Marta, powiedz mi, jak to się stało, że dołączyłaś do Klubu Stylowych Kobiet? Ja z Olą jestem już bardzo, bardzo długo, jeszcze zanim w ogóle klub stylowych kobiet zaczął istnieć. Bardzo podoba mi się jej poziom estetyki, zarówno jej, jak i Pauliny. Dlatego wszystkie jakieś propozycje, które one nam tutaj zapadają, praktycznie zawsze się ze mną zgadzają. Dlatego jak utworzyły klub stylowych kobiet, to nie mogło mi w nim zabraknąć. Na początku właśnie w tym klubie, tak jak Ola powiedziała, niektórzy się jeszcze wstydzili dodać jakieś zdjęcie, żeby ktoś ocenił, ale z biegiem czasu wszystkie się chyba otworzyłyśmy. I teraz odpowiadając na kolejne pytanie, tak jak też pisałam w klubie, jak dla mnie to są takie kolejne odcinki na Netflixie, kolejna jakaś stylizacja, kolejna część garderoby, którą dziewczyny proponują i pokazują się w niej. I my sobie to oglądamy, opracowujemy, dyskutujemy i to są dla mnie taka właśnie subskrypcja. Kiedyś mówiłam, że trochę jak Avanti, bo właśnie propozycje różnych stylizacji, propozycje nowych dodatków, a teraz to jest trochę już bardziej weszło w coś jak subskrypcja Netflixa, gdzie mogę sobie dowiedzieć, a dwa, pooglądać właśnie inne osoby, z którymi mogę się zainspirować.
Czyli tak naprawdę to też trochę zazębia się o to, co ja powiedziałam, że możemy być dla siebie inspiracją, nawet jeżeli jesteśmy inne. Nie? To jest w ogóle bardzo, bardzo fajne. Super, super. Dziękuję Ci, Marta, bardzo. Ania W., czy jesteś w stanie teraz się z nami połączyć tutaj i odpowiedzieć na pytania? Bo widziałam, że tam maluch z Tobą urzęduje, ale uda. Powiem tak, krótko, bo będę się spinała, żeby ona nie przeszkadzała, więc ja dołączyłam do klubu, jak urodziłam trzecie dziecko, no i doszłam już do siebie i stwierdziłam, że no to już jest moment taki, że no jestem gotowa, bo obserwowałam Olę już dużo wcześniej, nie pracowałyśmy razem, no ale przeczytałam książkę i mówię, dobra, biorę się za siebie, dołączam do klubu i będę się uczyła, tak, bo już mam... No, chciałabym coś zrobić z tą szafą. Ja nie miałam nigdy jakoś dużo rzeczy bardzo, no ale chciałam, żeby jakoś to wszystko tak połączyć. Przerobiłam materiały, no i zaczęłam pracować. Zaczęłam rzucać moje rzeczy z szafy, tak? No, nie, różnie z tym bywało, tak? Ale zaczęłam tak naprawdę tworzyć stylizację, no i nie powiem, bo dużo się zmieniło w mojej szafie. Tak naprawdę, no to z tych rzeczy, które miałam, dużo też zostało, ale sporo wyleciało. Sporo też rzeczy dokupiłam, ale no teraz moje stylizacje to jest w ogóle zupełnie inny poziom. Tak, No to i jak prawda. coś kupuję, no to już wiem, co chcę, tak? Ja kolory kolorami, ale wiem, jaki chcę styl, wiem, jakie fasony do mnie pasują. Mamo się bardzo domaga uwagi. Ja pamiętam, Ania, jak ja Ciebie bardzo, bardzo dobrze pamiętam z naszej grupy facebookowej, która była kiedyś taką grupą otwartą, gdzie powstał Klub Stylowych Kobiet w maju zeszłego roku w tej formie, w jakiej jesteśmy teraz. To grupa została zamknięta. Natomiast jeżeli chodzi o tą pracę, to pamiętam, że Twoją taką pierwszym obszarem były kolory. Ja pamiętam, że Ty próbowałaś właśnie taką metodą prób i błędów znaleźć swoje kolory, nie korzystając z analizy kolorystycznej jako usługi. I to jest, dlaczego ja o tym mówię, bo to jest bardzo fajne, bo nie wszystkim kobietom chce się to robić, tak? Są osoby, które wolą po prostu spotkać się z kolorystą i sobie ustalić profil kolorystyczny, zainwestować czas i pieniądze w to spotkanie, a Ty inwestowałaś czas w testowanie samodzielne. I co jest najlepsze, zrobiłaś to wyśmienicie. Zajęło Ci to na pewno dużo dłużej, niż jakbyś poszła raz na jakieś spotkanie i byłoby po sprawie. Natomiast odkryłaś to samodzielnie i to w ogóle jest przepiękne. I to, jak teraz dobierasz kolory, jak łączysz kolory, w jaki sposób świadomie robisz zakupy, to jest też fantastyczne, bo co warto wspomnieć, Ania jest naszą mistrzynią Vinted, poluje po prostu na wszystko, jeżeli chodzi o Vinted i robi naprawdę przepiękne stylizacje z tego i doradza też innym, to znaczy, że jak coś gdzieś znajdzie, to podrzuca jako inspirację. Więc tu znowu wychodzi taki wątek społeczności, czyli myślę, że tak naprawdę wiele kobiet zapisuje się do klubu stylowych kobiet, żeby mieć poradę stylistki, a kończy się na tym, że właśnie my jesteśmy taką właśnie zwaną fajną grupą babek, które pracują nad swoim stylem, bo dla mnie to jest taka praca, która właściwie ona się nigdy nie kończy, ona czasem przyspiesza, czasem zwalnia, no ale ponieważ my się zmieniamy, świat się zmienia, propozycje się zmieniają, trendy się zmieniają, no to gdzieś ten proces cały czas trwa i fajnie jest mieć taki tył, taki backup, nie? Że są takie osoby, które po prostu są w stanie nam doradzić i mam takie wrażenie, że ty właściwie mogłabyś nie pracować już ze stylistką, ty umiesz już w ubieranie, nie? Umiesz w kolory, umiesz w fasony, świetnie się orientujesz we własnym stylu, ale odczuwam, że jest fajnie być z takim wsparciem, nie? Że tu coś wrzucisz, coś my się wypowiemy, będziesz w stanie właśnie innym też podpowiedzieć, bo przez twoją drogę kolorystyczną nabrałaś tak dużą świadomości koloru, że możesz doradzać innym osobom, które czegoś szukają. I to jest w ogóle fantastyczne, fantastyczne, za co bardzo Ci dziękuję, bo to bardzo wzbogaca naszą grupę. I twoje porady kolorystyczne, i twoje, wiesz, właśnie poszukiwania Vinted, i twoja świadomość stylu, proporcji.
To jest naprawdę bardzo, 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 bardzo super. Dzięki, Ania. W takim razie, jak tam Maluch cię angażuje, to nie będę już cię odpytywać, bo mamy jeszcze kolejną Anię. Ania, powiedz mi, jak to się stało, że jesteś w Klubie Stylowych Kobiet, a jednocześnie sama kształcisz się, żeby zostać stylistką. Jak to się stało, że osoba, która chce stylizować innych, jest jednocześnie w Klubie Stylowych Kobiet? Tak, wszystko się zgadza, to prawda. Temat Klubu Stylowych Kobiet akurat się zbiegł z tym, że również sama się rozwijam pod kątem właśnie personal shopper, kolorystki, tak. Dołączyłam do klubu już będąc po analizie kolorystycznej, więc jeśli chodzi tutaj o typ kolorystyczny, to wiedziałam, tak, prawda, jakim jestem typem. Później w międzyczasie typ sylwetki mi się wyklarował też. To też jest fajne, bo ja całe życie myślałam, że jestem, ponieważ zawsze się interesowałam trochę tymi tematami. Zawsze myślałam, że jestem sylwetką T, a tu się okazało, że czyli mam, prawda, szersze ramiona w stosunku do dołu sylwetki, a tu się okazało, że jestem sylwetką S z takim, prawda, do literki T, powiedzmy, tak? Także jak to się stało? No też po prostu zobaczyłam reklamę, pomyślałam, że przydałoby mi się takie wsparcie, bo też gdzieś tam lawiruję między różnymi stylami, ja lubię mieszać style, jeśli chodzi o ubieranie się, jestem dość odważna, chociaż też mi to trochę zajęło w życiu, bo jakby też miałam i fazę, że się ubierałam cała na czarno, tak, albo cała na szaro i po prostu to były takie nudne, smutne ubrania. Potrzebowałam właśnie też takiego wsparcia, bo no nie ukrywam, że akurat jeśli chodzi o kwestii ubierania się, modę, stylizację, jest to też jakaś, można powiedzieć, może to będzie trochę wygórowane, ale wydaje mi się, że jednak ubieranie się też bardzo poprawia nam humor, poprawia nam po prostu sposób bycia na co dzień. I w ogóle ja lubię temat pod tytułem dopamin dressing, tak? Mhm. Więc, a tutaj fajnie, bo rzeczywiście okazało się, że w trakcie, jakby w praniu, też się w ogóle nie spodziewałam, że ta społeczność jakoś tak fajnie między sobą zagra i każda w sumie oprócz prawda, waszego supportu, czyli twojego i Pauliny, nie spodziewałam się, że po prostu inne dziewczyny też będą tak prawda wspierać, doradzać, komentować. A już powiem tak, najmniej tu już się spodziewałam, że będą tematy w Klubie Stylowych Kobiet, nie wiem, odnośnie fryzur, odnośnie koloru włosów, odnośnie różnych polecajek, odnośnie, nie wiem, kosmetyków, także to w ogóle jakby wartość naddana jest w tym klubie, więc to w ogóle też uważam, że jest super. No ja myślę sobie, że my nawet w świecie internetu potrzebujemy mieć takie swoje takie wioski, nie? Którymi dla mnie obecność w Klubie Stylowych Kobiet, dla mnie jako też uczestniczki tego klubu, nawet jeżeli ja tam nie zadaję pytań odnośnie swoich ubrań, to też bardzo korzystam z tego, że was oglądam. Mnie każda wasza fotka rozwija. Mnie rozwija jako stylistkę, ale rozwija mnie też jako kobietę, która ma jakiś swój styl i czegoś też od tej mody potrzebuje. I właśnie to jest fajne, że ja wiem, że wy jesteście tam po drugiej stronie tego internetu, że siadam sobie tutaj na moim foteliku przy komputerze, rzadziej na telefonie, bo nie lubię, ale częściej przy komputerze i jestem w stanie poprawić sobie humor czasami, patrząc na to, co się w klubie dzieje. I to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne, bo czasem jest tak, że któraś z was wrzuca jakieś zdjęcie, ja po prostu robię takie oh my god, jakie to jest po prostu piękne, jakie to jest idealne, jakie to jest w punkt, jakie to jest po prostu milion dolarów tej kobiety. I dla mnie to jest zawsze zachwycające, no bo wiadomo, że ja jako osoba nie wybrałabym pracy stylistki, gdyby piękno nie było jakąś dla mnie wartością. I gdy patrzę, jak wy jesteście piękne,
na swój sposób, to dla mnie to jest po prostu zachwycające. I tak, zdecydowanie społeczność dla mnie jest największym plusem Klubu Stylowych Kobiet. Oczywiście kursy online, webinary, wszystkie te techniczne rzeczy są bardzo fajne, ale cudowne jest też to, że mogę zapytać o to, czy polecacie jakiś krem na bliznę na przykład, i przyjdzie tutaj cała rzesza odpowiedzi, bo my przecież jako ludzie, jako kobiety mamy swoje różne doświadczenia życiowe i może nie poruszamy, nie wiem, jakiejś opieki nad kwiatami albo nie udzielamy sobie porad macierzyńskich, natomiast wszystko, co jest gdzieś dookoła tego, w czym my się specjalizujemy, w ubraniach i włosach, makijażach, fryzurach i tak dalej, to jest właśnie cudowne. No i gdy patrzę sobie tak na Was jako takie piękne reprezentantki klubu, to naprawdę największym plusem dla mnie Klubu Stylowych Kobiet jest to, że właśnie jest on procesem, a nie jednorazowym spotkaniem. I myślę, że jeżeli gdzieś tam po drugiej stronie słucha nas czy ogląda kobieta, która chciałaby przeżyć metamorfozę, ale niekoniecznie, żeby to było jakiś taki strzał po prostu jednodniowy, gdzie będzie nadmiar wiedzy, informacji, emocji i zmiany, a następnego dnia budzi się w domu i dalej jest ta sama szafa i to samo po prostu niewiedzenie różnych rzeczy. I to taka jednodniowa metamorfoza może przytłoczyć, a taki proces, który się odbywa w Klubie Stylowych Kobiet, jest dla mnie najbardziej wartościowy. Jak patrzę sobie, bo to tak naprawdę był eksperyment, który zaczął się w maju, no i za chwilę dobijemy do roku działalności klubu w takiej formie i myślę, że to jest naprawdę jedna z najlepszych form współpracy ze stylistką, naprawdę. Właśnie ten proces, to odkrywanie siebie poprzez podglądanie innych i wystawianie siebie na ocenę, oczywiście zawsze z konstruktywną krytyką, to znaczy, że to nie jest krytyka taka, nie wiem, hejterska z internetu, że ktoś tam ma, nie wiem, krzywy nos albo coś za małe, coś za duże, coś nie w tym miejscu, czy cokolwiek każda z nas by mogła sobie po prostu zarzucić, tylko jesteśmy w stanie dostrzegać te atuty, bo łatwiej się przecież dostrzega atuty czyjeś niż swoje. To wydaje mi się, że tak to mamy niestety. W większości w stylu wychowania kobiet, mniej więcej w naszym wieku, tak to nazwijmy, bo ja wiem, że my jesteśmy ogólnie jako grupa w różnych przedziałach wiekowych, natomiast myślę, że takie mamy wychowanie, że łatwiej jest kogoś docenić niż siebie. I to też jest wielka siła Klubu Stylowych Kobiet. Dobrze, nie będę przedłużać, bo już mamy i tak, chciałam się zmieścić w 20 minutach, a mamy 22, z tego co widzę na moim liczniku. Także dziewczyny, bardzo, bardzo Wam dziękuję za to, co powiedziałyście, za to, że pojawiłyście się, że wystawiłyście tutaj swoje buzie do internetu, szeroko tutaj pokazanego, chodzi mi o taką ekspozycję. Także dziękuję Wam, gratuluję odwagi Waszego wystąpienia w wideo. Dziękuję, że jesteście i jeżeli osoby oglądające mają jakieś pytania odnośnie Klubu Stylowych Kobiet, to oczywiście można je po nagraniu również zadawać, ja będę z przyjemnością odpowiadała. Także dziewczyny, dziękuję Wam bardzo za obecność, no i widzimy się my na Discordzie, czyli na naszym forum, a cała reszta świata będzie mogła sobie do nas dołączyć, jeżeli tylko będzie miała ochotę. Także ja Was już tutaj ukrywam z naszego spotkania i dosłownie kilka słów na koniec do osób oglądających. Zapraszam na ksk.kodstylu.pl i jeżeli masz ochotę przeżyć swoją metamorfozę, swój proces pod okiem stylistek i naprawdę ogromnie wspierającej grupy kobiet, no to zapraszam serdecznie. Kliknij, dołącz do nas, możesz dołączyć na jeden miesiąc na próbę, taki miesiąc kosztuje 67 zł, albo zostać z nami na dłużej, popracować, zobaczyć, jak to jest. Także dzięki za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.